Thank you.
rozpoczyna się liturgia słowa. Bóg ubogaci nas swoim słowem, ubogaci naszą wiarę. Dla podkreślenia powszechności Kościoła Słowo Boże głoszą, czytają przedstawiciele tak tutejszej parafii, siostra zakonna oraz klerycy seminarium. Czytanie z księgi proroka Izajasza. Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką. Nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło. Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele. Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu. Bo jak w dniu porażki Madianitów złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięsty. Albowiem dziecię nam się narodziło, syn został nam dany. Na jego barkach spoczęła władza. Nazwano go imieniem Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju. Wielkie będzie jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad jego królestwem, które on utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki. Zazdrosna miłość Pana zastępów tego dokona. Oto Słowo Boże. Niech imię Pana będzie pochwalone. Niech imię Pana będzie pochwalone. Wszystkie ludy ponad niebiosa sięga Jego chwała. Chrystus podczas swojego życia doczesnego z głośnym wołaniem i płaczem zanosił gorące prośby i błagania do tego, który mógł go wybawić od śmierci i został wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich, którzy go słuchają. Oto Słowo Boże. Alleluja, Alleluja, Alleluja.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka Twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie. W modlitwie wierni, deszczu cierpliwi, przedstawmy teraz przez serce najboleśniejszej Matki Jezusowej, Panu naszemu, gorące prośby z ufnością niezłomną, że zostaniemy wysłuchani. Każde wezwanie modlitwy powszechnej kończymy wspólnym śpiewem: Panie, prosimy Cię, Panie, wysłuchaj nas. Najpierw śpiewają klerycy, potem wszyscy powtarzamy. Chryste, kapłanie nowego i wiecznego przymierza, prosimy Cię za Twój Kościół Święty i Jego pasterzy, Ojca Świętego Jana Pawła II, obecnego z nami kardynała Franciszka Macharskiego oraz biskupów Tadeusza i Janusza. Spraw, aby nigdy nie brakowało im sił i zapału do głoszenia Ewangelii. Niech Duch Święty przez ich posługę odnowi świat w Chrystusie i nadal powołuje robotników do swojej winnicy. Panie Jezu, Ty nam dałeś Marię za Matkę i Królową naszego narodu. Prosimy Cię za naszą Ojczyznę, aby przemożne wstawiennictwo Boga Rodzicy wyjednało zwycięstwo prawdy i dobra w naszej Ojczyźnie.
i umocnij w nich więź Tobą i Kościołem. Prawdziwy krzewie winny, bez Ciebie nic nie możemy uczynić. Umocnieni Twoim słowem i ciałem, prosimy Cię za nas tu zgromadzonych, na uroczystej koronacji łaskami słynącej figury Matki Bożej Bolesnej, Pani Chałupnowskiej, abyśmy za jej wstawiennictwem przynosili owoce trwające na wieki. Wieki wieków. Amen. Rozpoczyna się liturgia eucharystyczna, przygotowanie darów ofiarnych. Zbliża się do ołtarza procesja z darami ofiarnymi. Są one symbolicznym znakiem jedności młodego kościoła bielsko-żywieckiego, bowiem reprezentanci całej diecezji zbliżają się teraz do ołtarza. Procesję z darami ofiarnymi rozpoczynają przedstawiciele Rady Miejskiej Bielska-Białe, która ufundowała szafę pancerną dla zabezpieczenia koronowanej figury Matki Bożej Bolesnej Chałupnowej. W tym miejscu pragniemy wyrazić słowa wdzięczności dla Rady Miejskiej z jej przewodniczącym, dla zarządu miasta z prezydentem i wiceprezydentami na czele za wielką pomoc w urządzaniu tej dzisiejszej uroczystości. To jest także wyraźny dar ołtarza przez tę pomoc złożoną. Za Bielskiem idzie miasto Żywiec, reprezentujący całą Żywiecczyznę, ważny region naszej diecezji. Będzie to delegacja w strojach żywieckich, ofiarując alby i komże dla sprawowania liturgii oraz dar pieniężny dla tutejszego sanktuarium. Stary Kościół Ziemi Cieszyńskiej przybywa delegacja z Cieszyna w strojach cieszyńskich z deklaracją dostarczenia do tutejszego sanktuarium 10 konfesjonałów przenośnych dla sprawowania sakramentu pokuty. Andrychów przekazuje dar na rozwój kultu maryjnego w Chałupnowie. Przedstawiciele władz miasta Oświęcimia, miejsca męczeństwa świętego Maksymiliana, składają dar na ratowanie życia nienarodzonych. Przedstawiciele miasta Kęty z burmistrzem na czele, skąd pochodzi święty Jan Kanty, przybywają z darem na potrzeby seminarium duchownego kształtującego kapłanów diecezji bielsko-żywieckiej. Delegacja ze Skoczowa, miasta rodzinnego błogosławionego Jana Sarkandra, przekazuje kapłański dar biały ornat z kompletem stół według koloru liturgicznych. Są przedstawiciele zakładów pracy, delegacja pracowników fabryki maszyn elektrycznych Indukta w Bielsku-Białej składa dar na potrzeby kuchni świętego brata Alberta w Bielsku-Białej. Bielskie zakłady energetyczne ufundowały hostie i komunikanty na dzisiejszą uroczystość. Delegacja Solidarności Bielskiej Fabryki Reduktorów Befare ofiarowuje kielich uszalny z patentem. Pracownicy Banku Śląskiego w Bielsku-Białej ufundowali patenę do mszy świętej koncelebrowaną. Rzemieślnicy z cechu rzemiosł różnych odzieżowych i spożywczych w Bielsku-Białej składają w darze puszkę liturgiczną. Rzemieślnicy z cechu rzemiosł metalowych z Bielska przekazali dla sanktuarium ornat Maryi. Delegacja zakładów mięsnych Wiena z Kęt niesie w procesji obraz Matki Bożej. Kolejarze z rejonu Bielska-Białej przekazują stółę i puszkę liturgiczną. Górnicy z kopalni Silesia z Czechowic-Dziedzic niosą płaskorzeźbę wykonaną z węgla, przedstawiającą zatroskaną rodzinę górniczą.
Przedstawiciele rolników z Bestwiny składają w darze owoce ziemi i pracy rąk ludzkich, chleb, masło i miód. Delegacja z Istebnej i Koniakowa w strojach uralskich przekazują dla sanktuarium śliczny obóz ołtarzowy ozdobiony haftem krzyżykowym. Kręgi rodzin diecezji bielsko-żywieckiej reprezentują rodzice z trojgiem dzieci, ofiarując ornat i puszkę liturgiczną do udzielania Komunii Świętej. Delegacja wspólnot franciszkańskich zakonów świeckich diecezji bielsko-żywieckiej niesie w darze ornat biały ze stułu. Są przedstawiciele sanktuarium. Z sanktuarium Wniebowzięcia Matki Bożej z Ludźmierza przybyła delegacja z trzema ornatami maryjnymi do tutejszego sanktuarium. Kustosz sanktuarium Matki Bożej z Pasierbca, gdzie ostatnio odbywała się koronacja Matki Bożej i tak samo padał deszcz, a może jeszcze mocniej. Kustosz przekazał tutejszemu sanktuarium mszał i komplet lekcjonarzy. W imieniu kustosza sanktuarium z Chałcnowa, byłego proboszcza, księdza kanonika Władysława Goryla, w procesji idzie miejscowa delegacja z ornatem maryjnym. Siostry Serafitki z Chałcnowa niosą w darze komplet bielizny kielichowej. Rodacy, księża rodacy pochodzący z Chałcnowa ufundowali płaszcz koronacyjny dla Matki Bożej. Parafianie z Chałcnowa ufundowali korony dla Matki Bożej i Pana Jezusa. Procesję zamyka delegacja młodzieży z Chałcnowa, niosąc dary ofiarne. Bóg zapłać wszystkim wymienionym delegacjom, Bóg zapłać wszystkim dekanatom naszej diecezji, które stopniowo każdej soboty składały swój dar ołtarza w czasie pielgrzymek sobotnich, które się tutaj odbywały z poszczególnych dekanatów. Bóg zapłać wszystkim, którzy pomagali w zorganizowaniu tej uroczystości, składając w ten sposób swój nieraz bardzo osobisty dar ołtarza, duchowy dar, który dziś także ma tu swoje miejsce.